Kuba Kowalski dał się już poznać jako znakomity trębacz. Mimo młodego wieku jest zapraszany do udziału w różnych muzycznych projektach, m.in. do gry z orkiestrą i pod batutą Adama Sztaby. Zresztą jego występ w naszym koncertowym studiu Gram stał się wydarzeniem, a sala nie pomieściła chętnych. Kuba Kowalski oprócz muzyki i gry na trąbce ma także inną pasję. I to od najmłodszych lat. To historia. Od najmłodszych lat, dzięki mojemu tacie, wraz z trąbką towarzyszyłem naszym świętokrzyskim kombatantom z Armii Krajowej na ich spotkaniach rocznicowych. Zawsze podziwiałem ich za to, że bezinteresownie poświęcali swoje młode życie w obronie naszej ojczyzny. Należeli do wyjątkowego pokolenia Kolumbów, pierwszego pokolenia, które wychowywało się w wolnej po odzyskaniu niepodległości Polsce. Powoli zaczynam tęsknić za tymi pięknymi czasami, kiedy można było spotkać się z tymi wyjątkowymi ludźmi, porozmawiać z nimi o codziennym życiu, ale również posłuchać ich niezwykłych, pięknych, ale również często tragicznych opowieści dotyczących smutnej historii naszych ukochanych Gór Świętokrzyskich. Dzisiaj niektórych dziwi, że przyjaźniłem się z ludźmi o wiele starszymi ode mnie. Młody muzyk powtarza, że dla niego poznawanie historii, zwłaszcza swojej rodziny, to jest poznawanie samego siebie. Na to, że pojawiłem się na tym świecie, zużyły się kilkadziesiąt, kilkaset historii życia moich przodków. Raz bardziej szczęśliwych, innym razem bardziej burzliwych, które wydarzyły się na przestrzeni wieków. Poznawanie tych historii sprawia, że zupełnie inaczej patrzę na siebie, Kubę Kowalskiego. To tak jak z genezą powstania dzieła. Często patrzymy na przykład na obraz, czy słuchamy utworów muzycznych. Owszem, mogą robić na nas wrażenie, ale gdy poznamy historię ich powstania, wtedy zupełnie inaczej patrzymy na to dzieło, jak również na życie artysty, który to dzieło stworzył. Dlatego Kuba Kowalski opracowuje ze swoim zespołem nowe interpretacje znanych pieśni legionowych i wojskowych. Postanowił także, angażując w to przedsięwzięcie również młodszą siostrę, przygotować drzewo genealogiczne rodziny Jakuba Kowalskiego.